Dzień dobry, witam Was serdecznie. Ja nazywam się Beata Rydzimska i jestem autorką bloga Moda na Bio. A dzisiaj chciałam zaprosić na tutorial, w którym pokażę Wam, jak przerabiam właśnie takie szydełkowe wstążeczki. I tu mam kilka motywów wstążeczki wykorzystanej do tego łapacza snów. Tutaj oczywiście jeszcze tych wstążeczek muszę kilka dorzucić, ale nagrywam ten wstęp w momencie, kiedy jeszcze nie mam przerobionej do końca całej ilości tych całej zaplanowanej ilości wstążeczek, ale niemniej zapraszam Was na tutorial, jak przerobić takie szydełkowe motywy, które można wykorzystać właśnie w takich wstążeczkach do łapacza snów. I tutaj taka jedna uwaga, zobaczcie, właśnie to się sprawdza przy realizacji, przy planowaniu łapaczy snów. Zachowanie proporcji 2:3, one są bardzo ważne w wymiarach, jeżeli chodzi w proporcji między łapacz snów a wstążeczki, żeby to było proporcjonalne właśnie. Ja na przykład właśnie w tym łapaczu snów wykorzystałam te proporcje, czyli zmierzyłam najpierw średnicę tego łapacza snów, a później po prostu, planując długość wstążeczek, po prostu wzięłam dwukrotną długość średnicy tego łapacza snów, czyli jeżeli ten mój łapacz snów ma tutaj w tym konkretnym przykładzie średnicę 18 cm, to wstążeczki mają dwa razy tyle, czyli 39 cm, co oznacza, że długość wstążeczek stanowi 2/3 do całości łapacza snów, czyli jeżeli tutaj mam 18, a tutaj 39, 39 to są 2/3 tej całości, czyli mamy zachowane proporcje 2:3 i ten łapacz snów w miarę symetrycznie, czy w miarę proporcjonalnie wygląda, bo właśnie wszystko jest kwestią proporcji i tego, jak oko ludzkie to odbiera. A ja już zapraszam do wspólnego przerabiania właśnie takich motywów, wstążeczek, które można doczepić do łapacza snów, co stanowi o jego uroku, że tak powiem, więc tutaj pokażę Wam w tym tutorialu trzy takie motywy, ale oczywiście pomysłów na takie wstążeczki jest sporo, no ale żeby za bardzo się nie rozgadywać, ja już zapraszam Was na tutorial, na wspólne przerabianie tego wzoru. I taki motyw generalnie składa się właśnie z łańcuszka, rządku łańcuszka, który, tutaj pokażę Wam na tym, które właśnie będziemy przerabiać wspólnie, rządek łańcuszka, który ma taką długość, jaką chcę mieć długość frędzelka, więc ja w taki sposób, jaki znalazłam, mierzę po prostu wielkość mojej obręczy, tutaj jest 18 cm, czyli wiem, że chciałabym dorobić frędzelek, który ma dwukrotnie tą długość, czyli 18 razy 2, 39 cm. Po prostu odmierzam tutaj miarą krawiecką długość i później na tej długości przerabiam odpowiedni motyw. Przerabiam czasami dwustronnie. O! Najczęściej przerabiam dwustronnie, ale wymyśliłam, że mogę też przerobić jednostronnie i później zrobię symetryczny z drugiej strony właśnie taki sam motyw i rozłożę symetrycznie, tak żeby mieć po prostu komplet frędzelków, ale przerobionych jednostronnie, w ten sposób to idzie dużo szybciej. No i teraz jeszcze jedna taka uwaga, jak wykończyć taki frędzelek, więc mój łapacz snów ma średnicę 18 cm, więc to żeby była proporcja 2:3 zachowana dwukrotnie, czyli wziąłam sobie 18 razy 2, czyli 39 i w takiej długości sobie właśnie przerobię moje frędzelki. Oczywiście można też tak przerobić, żeby te frędzelki miały różną długość, czy schodzić takim skosem w dół, no ale powiedzmy, że będziemy się trzymać tej długości 39 cm, ale jeszcze właśnie na zakończenie przerabiam taką pętelkę składającą się z tutaj u mnie akurat 20 oczek łańcuszka i to polega na tym, że w tym momencie właśnie mam taką pętelkę, zakładam ją na przykład od tyłu czy od przodu i po prostu przez tą pętelkę, zobaczcie, przeciągam, o, w ten sposób przeciągam mój frędzelek, o, zaciskam w ten sposób i mam już właśnie w ten sposób doczepiony frędzelek w wybranym miejscu do łapacza snów. A teraz już zapraszam Was na tutorial, w którym pokażę, jak przerabiam właśnie takie trzy wzory. Więc zacznę od tego wzoru, bo tak sobie myślałam, że mogę przerobić identyczny frędzelek, tylko że symetryczny i właśnie włożyć go z drugiej strony tego. Więc weźmy na warsztat ten wzór. Zaczniemy od tego wzoru, więc właśnie przerabiam sobie łańcuszek, który będzie tym punktem wyjścia dla mojego tutaj właśnie frędzelka, czyli właśnie przygotowuję sobie taką pętelkę i no i właśnie zawiązuję sobie taką pętelkę i zaczynam od właśnie przerabiania łańcuszka, który ma właśnie określoną długość. Czyli po prostu przerobiłam sobie rządek łańcuszek złożony z oczek łańcuszka, czy rządek złożony z oczek łańcuszka o długości takiej, jakie chcę mieć mój frędzelek i teraz na tej długości przerabiam taki właśnie motyw. Dokładne rozpiski tych motywów znajdziecie na stronie Moda na Bio. I teraz oczywiście jak przerabiamy ten motyw. Przerabiam 4 oczka łańcuszka. To jest właśnie to takie podejście w górę. Teraz przeskakuję jedno oczko, łańcuszka i w kolejne oczko wbijam. I właśnie tutaj wbijam grupę 6 słupków przerobionych razem. I w każde oczko
łańcuszka wbijam po dwa takie słupki, czyli po prostu zaczynam, tak jakbym zaczynała słupek, czyli przeciągam raz, ale nie kończę tego słupka, bo już zaczynam kolejny, czyli wbijam się szydełkiem w ten łańcuszek, przeciągam nitkę od spodu i przeciągam raz przez nitkę. I w ten sposób już mam dwa takie słupki narzucone na szydełko, ale jeszcze przechodzę do kolejnego oczka łańcuszka, wbijam się, przeciągam nitkę, o, i przeciągam szydełko przez dwa pierwsze przeciągnięcia i mam w ten sposób już trzy słupki zaczęte i w tym samym oczku wbijam jeszcze kolejny, drugi taki słupek, który też zaczynam i który trzymam niewykończony i dalej. Wkładam, przebijam się szydełkiem, przeciągam nitkę i przeciągam raz i zaczynam mój szósty słupek, czyli znowu wbijam się szydełkiem, przeciągam nitkę od spodu robótki i przeciągam przez dwie nawinięcia i teraz zobaczcie, mam właśnie sześć takich słupków narzuconych razem na szydełko i teraz je po prostu razem ze sobą zepnę w ten sposób, że przeciągam sobie nitkę o przez te sześć oczek i ta nitka je spina i w ten sposób mam taki właśnie trójkącik. A teraz, żeby tutaj zrobić taką kuleczkę, tą kuleczkę zrobię dość dużą, przerobię sześć oczek łańcuszka. 2, 3, 4, 5, 6 i w zasadzie to będzie taki duży pikotek i tutaj się wbijam w to pierwsze oczko i jakby zamknę, tak jak robimy na początku okrążenia, zamknę, przeciągnę nitkę, jakby złączę te dwa brzegi, tak żeby po prostu, o, w ten sposób, zobaczcie, żeby po prostu zamknąć i stworzyć taką pętelkę. No i jadę dalej, z drugiej strony symetrycznie wykańczam, raz, dwa, trzy, cztery oczka łańcuszka i tutaj przeskakuję jedno oczko i wbijam się, półsłupkiem przymocowuję i zaraz pokażę, jak to wygląda. No i to wygląda w ten sposób. Oczywiście tutaj mogę odpowiednio uformować sobie pikotek, nie zawsze się, no czasami trzeba dobrze to rozpracować, żeby to ładnie wyglądało, ale właśnie zobaczcie, to wygląda w ten sposób. W ten sposób mamy cztery oczka łańcuszka, sześć słupków przerobionych razem i u góry uwieńczone takim pikotkiem, czy takim łańcuszkiem zamkniętym w kółeczko z sześciu oczek łańcuszka i znowu cztery oczka łańcuszka. I taki motyw przerabiam wzdłuż całej długości mojego łańcuszka. Jeżeli, bo tutaj potrzebuję 3, 4, 5, 6, 7, właściwie 7 oczek, więc najlepiej byłoby, żeby ten łańcuszek miał, składał się z liczby oczek podzielnej przez 7. Tutaj 6 tych słupków wbijam w 3 oczka, czyli 3, każde jedne z boku, czyli 4, 5 i tutaj przyczepienie 6, 7. Czyli najlepiej, żeby ten łańcuszek składał się z 7 oczek łańcuszka, ale jeżeli no powiedzmy źle się doliczycie, zawsze to można jakoś tam nadrobić w ten sposób, że na koniec troszeczkę te odległości zmniejszacie między sobą, czy po prostu kończycie troszeczkę wcześniej ten motyw, a później na resztę, na pozostałą część łańcuszka wykorzystujecie jako tą zawieszkę. Więc przeróbmy ten motyw jeszcze raz, czyli 4 oczka łańcuszka, teraz narzucamy nitkę na szydełko i przystępujemy do przerabiania tej grupy 6 słupków, czyli przeskakujemy w tym celu jedno oczko i wbijamy się w drugie oczko i tutaj wbijemy dwa słupki, czyli pierwszy słupek, ale nie kończymy go i drugi słupek, o, ale nie kończymy go, czyli mamy dwa słupki i narzucamy nitkę i przeskakujemy do trzeciego oczka łańcuszka. Tutaj może to jest taki najtrudniejszy moment, bo trzeba po prostu to oczko dobrze wyczuć i wbić się po środku, żeby to dobrze trzymało. Mamy trzy słupki i teraz znowu narzucam nitkę i wbijam się w to samo oczko, czyli po dwa słupki w każde oczko łańcuszka i mam cztery słupki naciągnięte. I teraz tak mam narzucone już cztery słupki i teraz kolejny słupek narzucam nitkę na szydełko. Teraz przebijam się tutaj przez to oczko łańcuszka, chwytam pod spodem nitkę, przeciągam przez robótkę i przeciągam przez dwie nitki narzucone i nie kończę słupka. I jeszcze kolejny raz w to samo oczko się wbijam, przeciągam nitkę i op, w ten sposób mam 2, 4, 6 narzuconych słupków zaczętych, które kończę przeciągając nitkę przez te 6 oczek, o, w ten sposób. I teraz, żeby zrobić taką wisienkę na torcie, czyli taki pikotek, przerabiam raz, 2, 3, 4, 5, 6 oczek łańcuszka i wbijam się w to wierzchołkowe oczko i po prostu przeciągam nitkę w ten sposób, jakby tak tworzę taką, o, taką, taki łuk,
taką pętelkę i znowu raz, dwa, trzy, cztery oczka łańcuszka, cztery oczka łańcuszka i teraz wbijam się oczkiem półsłupka, przeskakuję to jedno wolne oczko i wbijam się w kolejne i przeciągam półsłupek, o. I w ten sposób mam kolejny taki motyw. Oczywiście to wymaga zblokowania, rozprostowania i to ładniej wygląda. I w ten sposób mogę symetrycznie na przykład położyć. Zobaczcie, to jest rozprostowane, to nie jest rozprostowane, więc to się tak wykrzywia. I po prostu mogę symetrycznie położyć i w ten sposób mam taki fajny wzór. Więc dla pewności przeróbmy jeszcze raz ten właśnie wzór, czyli cztery oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz narzucamy nitkę na szydełko, przeskakujemy jedno oczko i wbijamy się w tutaj kolejne, drugie oczko i przerabiamy jeden słupek, ale nie do końca, bo właśnie przeciągamy raz i zatrzymujemy i w to samo oczko wbijamy jeszcze drugi słupek, którego podobnie nie dokończymy i w ten sposób mamy dwa słupki i w kolejne oczko wbijamy. O! W ten sposób, o! Pierwszy słupek i w to samo oczko wbijamy również drugi słupek. W ten sposób już mamy cztery nadpoczęte słupki, ale jeszcze przeskakujemy do kolejnego oczka i tutaj wbijamy piąty z tej serii słupek, czyli przeciągamy o nitkę raz i mamy piąty słupek i jeszcze szósty słupek w tym samym oczku łańcuszka i przeciągamy i w ten sposób mamy o sześć naciągniętych słupków i przeciągamy tutaj właśnie niteczkę i teraz sześć oczek łańcuszka, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i tutaj wbijamy się u podstawy, czyli po prostu zamykamy taki łańcuszek w kółeczko, czyli robimy tak zwany pikotek. On jest co prawda dość duży tutaj. O, przeciągam oczkiem ścisłym zamykającym i mam tutaj takie właśnie takie kółeczko. I teraz symetrycznie cztery oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery. I symetrycznie przeskakuję jedno oczko, w które się nie wbijam, a wbijam się w kolejne oczko i przymocowuję tutaj półsłupkiem. I w ten sposób właśnie przerabiam ten motyw wzdłuż całej długości. O, w ten sposób. I dodaję coś takiego, właśnie taki fajny właśnie frędzelek, który możemy doczepić, ale oczywiście to jeszcze lepiej wygląda, jak przemieszamy z kilkoma właśnie różnymi modelami frędzelków, to wtedy jest ten łapacz snów bardziej bogaty, może taki bardziej właśnie nastrojowy i klimatyczny. A teraz pokażę, jak przerobić ten motyw tej wstążeczki i ona właściwie biegnie dwutorowo, czyli po prostu przerabiamy sobie tutaj najpierw z jednej strony motyw, później symetrycznie ten sam motyw z drugiej strony, ale można tak fajnie właśnie obtoczyć, układając takie dwie niesymetryczne wstążeczki, tylko tą właśnie odwróconą w ten sposób z tej strony. I właśnie taki motyw składa się z 14, jest rozłożony na 14 oczkach, więc przerabiamy generalnie, żeby go przerobić, 14 długości, 14 oczek plus 2, czyli na przykład jeżeli chciałam zrobić dwa takie motywy, to będzie 14 razy 2, 28 i 2, 30 oczek. Albo po prostu odmierzamy sobie, przerabiamy oczko łańcuszka, odmierzamy miarą krawiecką i później po prostu na takim łańcuszku przerabiamy odpowiednią ilość motywów, a to co nam zostanie, to co nie będzie się wpisywać w motyw, po prostu wykorzystamy jako zawieszchę do naszego frędzelka. Więc przerobię sobie 30 oczek łańcuszka, więc zaczynam od zawiązania pętelki i od przerobienia 30 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 i wyskoczyło mi szydełko. 29 i 30. I mam taki łańcuszek i na nim chcę zmieścić dwa takie motywy, ale oczywiście to nie będzie frędzelek, nie robię takiej długości frędzelka, tylko po to, żeby pokazać Wam taki motyw. I teraz właśnie zobaczcie, tutaj po środku jeszcze wzmacniamy tą linię taką łańcuszkową oczkami półsłupka, czyli jeden półsłupek i tutaj wbijamy się w to oczko właśnie półsłupkiem i to jest dość pracochłonne, bo przerabiamy po prostu... Przerabiamy w każde oczko z tego łańcuszka, co wymaga troszeczkę precyzji, wbijamy się właśnie o półsłupkiem. O, w ten sposób to
jest taki chyba najbardziej pracochłonny zawsze rządek, bo trzeba odpowiednio właśnie się wbić, dobrze to sobie właśnie tutaj wypatrzyć, gdzie jest to oczko i przerabiamy półsłupek. Przypominam, półsłupek przekładam tutaj pod robótką o szydełko, chwytam nitkę haczykiem i przeciągam. I w tym momencie, kiedy mam te dwa przeciągnięcia, obchwytam nitkę i przeciągam przez te dwa przeciągnięcia. I tutaj znowu szukam kolejnego właśnie oczka łańcuszka i przeciągam. I to niby są proste oczka, ale to jest dość pracochłonne, dlatego że po prostu trzeba dobrze znaleźć dziurkę w tym wyjściowym właśnie łańcuszku. No i w ten sposób właśnie przerabiam do końca tej długości tego mojego frędzelka, czy właśnie tej makiety tego frędzelka w tym momencie. No i w tym momencie przerobiłam właśnie półsłupki w każdym oczku łańcuszka z tego właśnie mojego rządku bazowego, na którym będę opierać ten właśnie motyw. I teraz po prostu przerabiam, zaczynam kolejne okrążenie, które zaczynam jednym oczkiem łańcuszka i w to samo oczko wbiję sobie półsłupek, to będzie ten punkt zaczepienia właśnie tego motywu. I teraz przerabiam 6 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To są właśnie te łuki tutaj. I teraz będę przerabiać ten motyw, czyli ten motyw wbijam w 7 oczko, czyli przeskakuję 6 oczek. 2, 4, 6 i to jest to 7 oczko. I tutaj wbiję właśnie grupę dwóch słupków, 2 oczka łańcuszka, 2 słupki. I czyli 2, 4, 6 to jest to 7 oczko. 7 oczko. W 7 oczko wbijam sobie grupę dwóch słupków rozdzielonych od kolejnej grupy dwóch słupków 2 oczkami łańcuszka. Więc pierwszy słupek i teraz narzucam nitkę, przeciągam od spodu i przerabiam drugi słupek, o, i teraz 2 oczka łańcuszka i znowu 2 słupki. I cały czas pracujemy w tym samym oczku, które jest 7 oczkiem, właśnie długości na długości mojego łańcuszka bazowego, tego rządku bazowego i teraz znowu 6 oczek łańcuszka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, i przeskakuję kolejne 6 oczek i wbijam się w 14 oczko, czyli 2, 4, 6. I tutaj znajduję to oczko i wbijam się półsłupkiem. I zobaczcie, co to nam daje po rozłożeniu. No i po rozłożeniu to daje coś takiego. Tutaj ten element odnajdujemy właśnie w tym łuku. No i w zasadzie można by taki łuk też jednostronnie wykorzystać, taki frędzelek jednostronnie właśnie wykorzystać i po prostu dwa frędzelki symetrycznie rozłożyć, ale ja tutaj wykorzystałam właśnie ten wzór symetrycznie, czyli przerabiam z jednej strony jedną długość i później drugą, z drugiej strony kolejną długość. I kontynuujemy. No i teraz przerabiam kolejny motyw na tej samej długości, czyli znowu 6 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Narzucam sobie nitkę, żeby tutaj przerobić te nasze dwa słupki, dwa oczka łańcuszka. Wyszukuję 2, 4, 6. Wskakuję tutaj w siódme oczko i przerabiam właśnie dwa słupki, czyli o, raz i drugi. To przyrasta szybko ten wzór. Dwa słupki, dwa oczka łańcuszka i dwa kolejne słupki. Raz i dwa. No i niestety on się skręca w czasie robienia, ale po rozprostowaniu to właśnie wygląda w ten sposób. I znowu 6 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i przerabiam właśnie te 6 oczek łańcuszka. I teraz 2, 4, 6. 7 oczko przeskakuje właśnie 6 oczek i wbijam się w 7 oczko i wbijam się półsłupkiem po to, żeby zaczepić właśnie ten motyw i to wygląda w ten sposób, no on się zwija okropnie, no ale to wygląda w ten sposób. I teraz przechodzę z drugiej strony, czyli mogę na przykład tutaj przerobić chociażby oczkami półsłupka, żeby zakręcić, czy po prostu przerobię tutaj oczko łańcuszka i wbiję się z drugiej strony i w ten sposób już wiem tutaj symetrycznie, mam półsłupek i symetrycznie przerabiam znowu. I teraz jeszcze taki sympatyczny, prościutki motyw, który można wykorzystać do przerabiania frędzelka do łapaczy snów. Po prostu przerabiamy sobie łańcuszek takiej długości, jakiej chcemy, żeby był dany frędzelek i najlepiej, żeby składał się z
Liczba oczek była wielokrotnością liczby 6, bo taki motyw właśnie rozkłada się na 6 oczkach i przerabiamy ten motyw w następujący sposób. Czyli takim punktem wyjścia jest po prostu, przerabiamy jedno oczko łańcuszka i jeden półsłupek, który jest punktem zaczepienia, czy punktem wyjścia takiego łuku. Teraz 3 oczka łańcuszka, to jest właśnie to zakole i teraz przeskakujemy 2 oczka łańcuszka i w trzecie oczko łańcuszka wbijamy jeden słupek. O, przerabiamy słupek, przerabiamy 3 oczka łańcuszka, czy po prostu symetrycznie, przeskakujemy 2 oczka łańcuszka i wbijamy właśnie się półsłupkiem w właśnie kolejne oczko, czyli w ten sposób właśnie w pierwszym oczku półsłupek, punkt zaczepienia, 3 oczka łańcuszka, przeskakujemy 2 oczka, czyli tutaj właśnie w trzecie oczko wbijamy ten słupek i znowu 3 oczka, znowu przeskakujemy 2 oczka i w szóste oczko wbijamy półsłupek. I podobnie przerabiamy kolejny raz ten wzór, 1, 2, 3 oczka łańcuszka, narzucamy nitkę na szydełko, wbijamy się w trzecie oczko i przerabiamy słupek. O! I znowu 3 oczka łańcuszka, 1, 2, 3. I tutaj przeskakujemy znowu 2 oczka poprzez łańcuszka i wbijamy się w trzecie z kolei oczko, czyli w szóste w danym motywie i po prostu przerabiamy właśnie w ten sposób. Oczywiście można takie łezki właściwie pojedynczo przerobić. Ja tutaj przerobiłam jakby z jednej strony i później po prostu na tą długością wróciłam do punktu wyjścia z drugiej strony, ale można w taki sposób po prostu przerobić i mieć właśnie taki łapacz, taki frędzelek do łapacza snów. Więc to jest taki kolejny pomysł na frędzelek, szydełkowy frędzelek, a oczywiście wszystkie rozpiski schematów znajdziecie na blogu Moda na Bio. Serdecznie zapraszam. A ja dziękuję serdecznie i zapraszam na kolejny tutorial, a przy okazji zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału na YouTubie Beata Radzińska Szydełko i Makrama.